Szanowni. Szanowni członkowie rodzin ofiar obławy augustowskiej na czele z księdzem prałatem, księdzem prezesem Stanisławem Wysockim. Panie ministrze, szanowni państwo, według godności, tytułów i pełnionych funkcji oraz zasług w służbie publicznej, w służbie Rzeczypospolitej. Walka, bohaterstwo i ofiara tych, którzy walczyli w powojennym czasie jako żołnierze niepodległościowego podziemia o prawdziwą suwerenność Polski powinna być fundamentem wolnej ojczyzny. Powinna być fundamentem niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, którą mamy i którą się cieszymy. Najpierw w okresie PRL-u skazano ofiary obławy augustowskiej, tej największej zbrodni po II wojnie światowej, dokonanej, przypomnijmy i to zaakcentujmy, po jej zakończeniu w czasie pokoju. W lipcu 1945 roku miały być zapomniane. Ofiary te zostały skazane na wieczną niepamięć. A rodziny ofiar bały się mówić o tej zbrodni, bały się o nią pytać. I to, ten strach, ten lęk, to zastraszenie pozostało bardzo długo, prawie do dzisiaj. Niedawno spotykaliśmy jeszcze ludzi, którzy bali się o obławie mówić, chociaż dotknęła ona ich bardzo boleśnie, bo stracili najbliższych. Taki syndrom strachu pozostał. Właściwie po władzach PRL-u, które były współwinne tej zbrodni, nie spodziewaliśmy się specjalnie niczego. Ale ta ofiara, to bohaterstwo, to cierpienie nie stało się także niestety u progu naszej obecnej niepodległości fundamentem suwerennej ojczyzny. Trzeba było jeszcze wielu wysiłków, trzeba było jeszcze długiego czasu, aby przywrócić pamięć o tej zbrodni, o jej ofiarach do świadomości zbiorowej. Zauważcie państwo, że dopiero w 2011 roku, a więc całkiem niedawno, 10 lat temu, został ustanowiony Dzień Pamięci Narodowy, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzięki żołnierzy niezłomnych, ksiądz prałat woli tak nazywać, te dwie nazwy funkcjonują. Wyklęci, oni byli oczywiście przez komunistów. My nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi, bo byli niezłomni. To się stało z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego, który już tej ustawy nie doczekał, bo to zostało podjęte już po katastrofie smoleńskiej. A Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej został ustanowiony przez Sejm i to też nie bez problemów, nie bez kłopotów, nie bez sprzeciwów, nie bez dyskusji, trudnej dyskusji. Dopiero w roku 2015 byłem inicjatorem tego projektu ustawy wniesionej przez Prawo i Sprawiedliwość i pamiętam te dyskusje, kiedy próbowano, a wtedy była inna większość parlamentarna, nie taka jak teraz, większość PO-PSL, próbowano tłumaczyć, że może niepotrzebny jest ten dzień, ta ustawa, bo to przecież sprawa lokalna, co najwyżej regionalna. Nie, proszę państwa, ta zbrodnia została dokonana z rozkazu Stalina. Objęła wiele tysięcy ludzi aresztowanych, torturowanych, przesłuchiwanych i wiemy dzisiaj, że ta liczba podawana przez ostatnie lata, około 600 ofiar, jest liczbą bardzo zaniżoną. Z ostatnich danych wynika, że tych z badań, z dokumentów, że ofiar obławy augustowskiej mogło być około 2000, a może i więcej. Dopiero dzisiaj ta liczba się przebija do świadomości publicznej. Jeszcze niedawno powtarzano tę liczbę zaniżoną. I szanowni państwo, można zapytać, dlaczego w III Rzeczypospolitej, przecież wolnej, już niepodległej, żołnierze niezłomni, żołnierze płakowskiego podziemia, w tym ofiary obławy augustowskiej, a to byli żołnierze Armii Krajowej przecież, to nie były osoby przypadkowe, tylko bardzo dokładnie rozpoznane przez NKWD i polskie formacje komunistyczne, milicyjne, przez UB. Dlaczego właśnie
oni musieli tak długo czekać na szacunek, na pamięć, wdzięczną pamięć i prawdę, która wciąż nie jest jeszcze w pełni znana, bo nie znamy miejsca doczesnego spoczynku szczątków pomordowanych. Podejrzewamy, że ono jest niedaleko stąd. Sądzono przez długie lata, że to właśnie to miejsce, wzgórze Krzyży jest tym miejscem, gdzie mogą spoczywać pomordowani. Okazało się po badaniach, że nie. Teraz wskazywane są Kalety, taka miejscowość niedaleko za granicą na Białorusi, za obecną granicą Polski. Trzeba to miejsce zbadać, ale Białoruś tego nie ułatwia. Ani Białoruś, ani Rosja nie udostępnia dokumentów, o które zabiegamy. Jest to ogromny problem i w związku z tym pewnie na tę pełną prawdę przyjdzie nam jeszcze sporo czekać. Ale nie ustaniemy w dążeniach, żeby ona była w pełni rozpoznana, bo ona musi być ważnym elementem przyszłości. Przyszłość można budować tylko na prawdzie. Ale wrócę raz jeszcze do pytania, dlaczego tak się stało w ciągu ostatniego 30-lecia? Myślę, że nie było należytego docenienia i właściwej pamięci o ofiarach podziemia antykomunistycznego i ofiarach obławy augustowskiej. Szanowni Państwo, odpowiedzi można pewnie udzielać różnych, analizując różne aspekty naszej rzeczywistości. Ja nie mam wątpliwości po tych latach, w których angażuję się w tę sprawę i myślę, że wszystko to jest to, co jest dostępne, o niej wiem, przynajmniej staram się wiedzieć, że to jest tak jak z innymi dziedzinami naszego życia. Niestety wciąż w naszej rzeczywistości duże wpływy mieli i może wciąż jeszcze mają, chociaż coraz mniejsze na szczęście, ci, których nazywamy resortowymi dziećmi. Jak oni mogliby być zainteresowani prawdą obławy augustowskiej i pamięcią o niej, kiedy są spadkobiercami co najmniej ideologicznymi, a bywa, że i biologicznymi, tych, którzy brali udział, wspierając Sowietów w zbrodni obławy augustowskiej. Macie Państwo odpowiedź. Mamy odpowiedź na to. I dlatego z takim trudem ta prawda się przebija. Mało tego, proszę Państwa, nawet teraz, nawet dzisiaj, są tacy ludzie, którzy przeszkadzają, nie tylko utrudniają, ale przeszkadzają wręcz w tym, żebyśmy umacniali tę pamięć modlitewną i patriotyczną nawet tutaj, na wzgórzu Krzyży, w tym symbolicznym miejscu, które zostało już przez wiele lat utrwalone w naszej świadomości, w naszej pamięci jako symboliczna nekropolia. Póki nie znajdziemy prawdziwych miejsc spoczynku ofiar, to miejsce będzie symbolicznie się kojarzyło z obławą augustowską i nie wolno nikomu przeszkadzać w tym, żeby była utrwalana i umacniana, jeszcze raz to powtórzę, nasza modlitewna i patriotyczna pamięć o ofiarach. Szanowni Państwo, dzisiaj sytuacja jest, a to dzięki ostatnim latom zwłaszcza, znacznie lepsza, jeżeli chodzi o intensywność pamięci o obławie augustowskiej. Może rozległość tej pamięci i jej intensywność. Mamy już znaki pamięci, trzy pomniki, bardzo wymowne, które są w kształcie dłoni wyrastających z ziemi, oplecionych drutem kolczastym ze znakiem Polski walczącej. Jakby wołały: ziemio, nie tkwi naszej krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał. Te słowa cytował ksiądz prałat podczas kazania dzisiaj, podczas mszy świętej. To są bardzo wymowne, ważne słowa i te pomniki je przypominają. Mamy tablice pamięci w kościołach, w tych czterech miastach, powiatach, które były objęte obławą augustowską, w Suwałkach, Suchółce, Augustowie, Sejnach. Mamy tablice pamięci na Jasnej Górze, w miejscu dla Polski świętym, niezwykle symbolicznym, wyjątkowo ważnym. Mamy także tablicę pamięci na jednej z kolumn grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Mamy Dzień Pamięci. Przypomnę, że to jest 12 lipca i tę datę chcemy honorować. Nie po to o nią walczyliśmy, zabiegaliśmy i jak powiedziałem, niełatwo to przyszło, żeby teraz to omijać. Dlatego dzisiaj mamy tę niedzielę najbliższą wobec tej daty, 12 lipca, i dlatego dzisiaj obchodzimy tutaj w Gibach Dzień Pamięci
o ofiarach obławy augustowskiej i tak powinno pozostać. Obchodzono w trzecią niedzielę tradycyjnie to tragiczne święto, no ale mamy ustawę. Jesteśmy w państwie polskim, jesteśmy polskimi obywatelami i wiemy, że to jest data ważna. 12 lipca, początek operacji, początek tej akcji pacyfikacyjnej nazywanej dzisiaj obławą augustowską. Także za rok zorganizujemy również w niedzielę najbliższą wobec daty 12 lipca takie uroczystości, mam nadzieję, że tak godne jak dzisiaj. Szanowni Państwo, mamy też w podstawach programowych, to jest wynik tego, co podjęliśmy w Sejmie. Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska, zrealizowała ten postulat. Mamy hasło w podstawie programowej o obławie augustowskiej. Można powiedzieć, że zostało wprowadzone to, ta wiedza do szkolnych programów. To bardzo ważne, bo młodzież będzie o tym się dowiadywała i obława augustowska nie zostanie zapomniana. Proszę Państwa, i ostatnia ważna z tej dziedziny informacja, sprawa. Śledziliście Państwo środki przekazu na pewno z przedwczoraj. Zostało ogłoszone ważne przedsięwzięcie. Otóż państwo polskie, a dokładnie Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, którego pana dyrektora dzisiaj gościmy i który za chwilę zabierze po mnie głos w tej sprawie. Właśnie dzięki decyzji ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu i dzięki decyzji pana dyrektora i instytutu został odkupiony obiekt w Augustowie, obiekt, który się kojarzy między innymi właśnie z obławą augustowską, bo to była katownia UB. Właśnie pozostawał do niedawna w prywatnych rękach, został odkupiony i tam będzie zorganizowane Muzeum Obławy Augustowskiej. A więc to będzie takie miejsce pamięci i edukacji o obławie augustowskiej, o tej zbrodni. Pan dyrektor angażuje się w tę sprawę i na pewno w niedługim czasie, jak sądzimy, bo są to środki finansowe przewidziane, a energia pana dyrektora zaświadcza o tym, że i przekonanie, że to będzie zrobione wkrótce. Chciałbym w tym miejscu podziękować za tę inicjatywę, za tę decyzję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo on dał kierunek i zielone światło na te działania, żeby odkupić ten budynek. Dziękuję panu premierowi, ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, panu Piotrowi Glińskiemu i pani wiceminister profesor Madeleinie Gawin i panu dyrektorowi Instytutu Pileckiego, panu Wojciechowi Kozłowskiemu tu obecnemu. To dzięki tym osobom, a wcześniej dzięki zabiegom patriotycznych mieszkańców ziemi augustowskiej, Augustowa, Sybirakom, innym organizacjom udało się to osiągnąć. Bardzo ważnym elementem na tej drodze było wpisanie tego budynku, powtarzam, odkupionego przez prywatnego przedsiębiorcę, który chciał tam zorganizować galerię handlową. Było to, że ten obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Też zabiegaliśmy o to, wcale nie było to łatwe. Tutaj trzeba jeszcze przypomnieć jedno nazwisko, zwłaszcza w tym ostatnim okresie ważne i zaangażowane, jak widzicie, panią profesor Małgorzatę Dajnowicz, panią dyrektor z Białegostoku, reprezentującą ochronę zabytków, panią dyrektor delegatury ochrony zabytków. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tej zbrodni, pamiętajmy o ofierze tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Ich walka, trzeba to sobie uświadomić, w zasadzie była wtedy beznadziejna. Bo kto mógł wierzyć w to, że to podziemie kołakowskie, coraz słabsze, bo były represje, pokona Imperium Sowieckie. Ale oni byli wierni do końca przysiędze. Zapłacili za to tym, co każdy z nas ma jako wartość najcenniejszą. Zapłacili życiem. W związku z powyższym, naszym nie tylko moralnym, patriotycznym, narodowym i ludzkim obowiązkiem jest ta pamięć, ale także leży to w interesie dobrze pojętej przyszłości.
bo tylko kiedy zrozumiemy dobrze przeszłość, będziemy mogli zbudować dobrą przyszłość. Szanowni Państwo, pamiętając o poległych, o pomordowanych, nie dajmy zginąć poległym. Nie dajmy zginąć poległym. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała i nasza wdzięczna pamięć ofiarom obławy augustowskiej.